Teraz już jestem zwarty i gotowy, wiem czego się spodziewać. Ale te potwory, powiem wam szczerze, jakieś nie są za bardzo mocne. Nie są jakieś trudne do pokonania. Znaczy tylko dobrze celować. Tutaj akurat cztery pociski mi poszły. Teraz wiecie co, pójdziemy może do tego drugiego pomieszczenia. Okej, tu była ta spalarnia, zostawimy sobie to, bo tam już wiemy co jest. Workshop, tutaj bym chętnie wszedł. Tam też już wiemy co jest, jakaś kurczę maszynownia. Tutaj sobie pójdziemy. Pół godziny i trzy zgony. No właśnie teraz widzicie, tutaj trochę się akcja rozwinęła, zaczęli się pojawiać przeciwnicy. Już nie ma tak łatwo. O, znalazłem mapę. Słyszę jakieś kroki, ale nie widzę, czyje to. O, jest amunicja, bardzo fajnie. Tutaj udało się ją otworzyć, patrzcie. A, to jest, patrzcie, to są te drzwi, którymi sobie tędy będziemy wychodzić. Także mamy elegancko na przestrzał teraz zrobione. O, i to mi się bardzo, bardzo podoba. To możemy sobie pewnie rozwalić. Oj, cholera. O, 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 klucz skorpiona. Zobaczcie, co znalazłem. Klucz skorpiona może się przydać, bo mieliśmy kilka drzwi, gdzie był skorpion narysowany. Zdjęcie skarbu jakieś znalazłem. Cholera, ta gra się robi jakoś bardzo mocno skomplikowana pod kątem logicznym. Nie wiem, czy ja sobie postaram się to wszystko ogarnąć jakoś, ale nie wiem, czy sobie poradzę. Dobra, tutaj mamy jakąś szafę. A w szafie mamy... Aha, tylko że ja mam za mało miejsca w ekwipunku. W takim razie stwórzmy sobie... Coś byśmy tu jakoś, kurczę, coś zrobili. Ja mogę... Niech pomyślę. Ja będę musiał opróżnić troszeczkę ekwipunek. Koszty. Dobra, tutaj poszło jeszcze więcej pocisków niż planowałem. No to on wylazł stąd. Dobra. Czy tutaj są tylko te chemikalia? Na to wygląda. W porządku. O Jezu, jeszcze niżej? Serio? Zobaczymy, co tutaj się kryje. Są psychostymulanty i drzwi węża chyba. Ale niestety nie mamy do drzwi węża, bo ten klucz raczej nie zadziała. O! Boję do strzelby. Kolejne. Dobra, czyli tutaj mamy jedne drzwi węża. Trzeba zdobyć klucz węża. Okej. Okay. Przerwa między rankedami, można zalukać co się dzieje. O, widzisz Achim, to widzę, że bardzo mamy moderatora obecnego z nami. Myślę, że to wygląda jak taki sztylecik się trzyma w dwóch rękach. No tak. Dobra, ile płaciłeś za procesor? Wiesz co, masz linka do mojego komputera pod streamem. Tam będziesz miał wszystko. Dobra, zaraz tutaj przyjdziemy. Tutaj był jeszcze jeden. Zabijmy go może. No właśnie, był tutaj jeden i co się z nim stało? Był i się zmył. Czekajcie, tu jakieś silne chemikalia były. Właśnie, nie mam na nie miejsca. O ty dziadu. Widzieliście to? Jaka obrona? Kurde, nieźle, nie? Ładnie sobie poradziłem, a widzicie, czyli oni po czasie wypadają. To jest z szybu wentylacyjnego. Czekajcie, bo tutaj chyba pisało, co trzeba zrobić.
Wiesz, jak otworzyć drzwi, prawda? Pamiętaj. 3A i odcisk ręki. 3A i odcisk ręki. Tu mamy jakieś literki. 3A pewnie w imieniu. Zobaczmy, jest tutaj ktoś, kto ma 3A w imieniu. Sean. A ty jak miałeś na imię? Tamara. O, tu będzie 3A. I odcisk ręki. O! O! Chyba pykło. Słuchajcie, cykam się trochę teraz. Oż ty! Wiedziałem, że to nie będzie takie łatwe. Joki! Dziadu, umrzyj! Ja pierdzielę, ten był jakiś przykoksowany z jakąś nunczako. Co on to miał? Co to jest w ogóle? To jest nic w sumie. Nawet to nie wygląda jak cokolwiek. Dużo do prosektorium. Nice! Dzięki, Travis. Fajnie. No dobra, zdobyliśmy klucz. Teraz pytanie, które drzwi były zamknięte, co nie? Jak to jest, że drzwi się w dwie strony otwierają? To jest ciekawostka. Czy ja mam jakąś apteczkę? A, mam apteczkę, zobaczcie. Dobra. Kowal.pl. Dobre czekoladowe. Nie no, idę podgrzeć sobie zapiekankę, bo takie emocje, że nawet nie ugryzłem. Okej. Bartosz, wybacz, ale masz taką grzeczną widownię, że nie muszę nic robić. No to miło mi. Łapa jak z prototypa. No właśnie, kurde, z tym mi się to samo skojarzyło. Kowal pyta, czy nagram Iced. Wiesz co, widziałem tą gierkę na Steamie, ale jeszcze chyba jest na zbyt wczesnym etapie. Bo tamte też żywe istoty muszą się wyspać. Oliver Wąchała. Dzień dobry, witam serdecznie. Okej. Wiecie co, ja sobie zanim polecę do tej maszynowni, tam... Wow. Czy ty tu, ciebie tu nie było, typie? Podejrzany jesteś. Wiedziałem, że on tutaj żyje. Trochę go... Ej, 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 ej! Dobra. Trochę go sztylecikiem naciukałem. No dwa naboje mi zostawił, no wiecie co? Co za dziad. Było otwarte? A, było otwarte, tylko ja się za drzwiami chyba zacięłem. O Jezu, co za magik ja jestem po prostu. Dobra, nie mam żadnej apteczki. Być może uda mi się zrobić ziele. Mam ziele i... A, nie mam chemikaliów. No dobra. Dobra. Okej. Bartosz, mógłbym zostać twoim moderatorem? Wiesz co, na te 20 parę osób wydaje mi się, że Achim i Sylwia zdecydowanie wystarczą. To nie jest gdzieś tam stream, tysiąc osób na nim nie ma. Dobra, wiecie co? Zdamy na razie tą kasetę. I no dopóki nie mamy tej strzelby, to może je też zdamy te naboje do tej strzelby. Nie wiem po co mi te starożytne monety. Zdjęcie skarbu. Przyjrzyjmy się może temu zdjęciu. Dobra, tak zostawimy. Zobaczmy jeszcze raz to zdjęcie, bo na darmo go nie zostawiliśmy w tym. A tu mi pokazuje, w jakim jestem stanie. No nie jest to jakiś super stan. Okej, to jest tak jakby... Ukryłem tu coś fajnego, spróbuj to znaleźć. Wiecie, tylko że to jest chyba... O, tak to chyba powinno być. Nie, tak napisał na prosto, a zdjęcie jest do góry nogami.
kominku ukrył, ale ja tam chyba w tym kominku grzebałem. Nic tam nie znalazłem. Chyba, że teraz bym znalazł. Zobaczmy. Cofniemy się, może tam będzie amunicja. O matko. I tutaj... O, pięknie się zaczęło. O. To po co ja na ciebie marnowałem, cholera jasna, jednego strzała z pistoletu? To dziad. To drzwi ze skorpionem, to chyba zdobyliśmy do nich klucz. Pytanie, czy ten klucz jest odzyskiwalny, czy nie? A, tak myślałem właśnie, że to będą te drzwi tutaj przechodzące. Dobra, gdzie miałem pójść? A, do... Oszty, Dziasza przyszedł. Tutaj na dół z las? Kurde, nie spodziewałbym się. Pójdziemy do pokoju z kominkiem. O, hejka Kawka, fajnie, że wpadłaś. Bardzo mi miło. Okej. Te monetki możesz schować, przydadzą ci się później. Prezydencik fajniutki jest. No, fajniutki, powiem ci szczerze, bardzo mi się podoba. Okej, tutaj podobno jest jakiś skarb. A widzicie, dopiero teraz się odkryło. Sterydy. Co to są, kurde, sterydy? Znacznie zwiększają siłę i maksymalne zdrowie. Efekt jest trwały. Nice. Skamy sobie. No i zobaczcie, chyba mnie uleczyły nawet. Dobrze, bardzo się cieszę. Gdzieś jeszcze były chyba drzwi ze skorpionem. Kurde, gdzie to było? Jejciu. Tam nie, tam były chyba z wężem. Mam bardzo mało amunicji. Przydałoby się zrobić coś z tym brakiem strzelby. Fajnie by było tą strzelbę znaleźć, w sensie zdobyć. Czy polecasz Frapsa? Wiesz co, kiedyś nim nagrywałem, ale on jest raczej kiepski. Nie polecam. Zdecydowanie polecam Mirili Section, którym sam nagrywam już w sumie 4 lata. Dobra, dziadziu chyba sobie poszedł. Był i się zmył. O. Żebyś wiedział, cholera. Dziad. A, właściwie to ja tędy mogę chyba przejść z pokoju tym, z zielonkiem, co nie? Nie mam, kurde, amunicji. Lipa trochę, bo tam było bardzo dużo tych stworów na dole. Trochę się cykam, że sobie nie poradzę. Dlatego zapiszemy. Jak sobie nie poradzę, to się wczyta, nie? Proste. Będziemy sztylecikiem cisnąć. Czemu tutaj nie mieli jakieś katany na wystawie czy coś? Kurde, no. Dobra, zostawię w takim razie jeszcze te monety. Może się później przydadzą. Klucz sobie zostawimy. Zdjęcie skarbu. No chyba to były te sterydy, także już mi jest niepotrzebne. To zostawimy, to zostawimy. Lek, który chwilowo wyostrza zmysły, ułatwiając wykrywanie przedmiotów. No chyba, że zaraz sobie to wstrzelimy. Dobra. Bartosz dał w żyłę. Jedziesz na sterydach. Action ci nie działa. O, siema, snajper. Action ci nie działa, będziesz robił frapsem. No, można i frapsem. Ludzie do dzisiaj frapsem nagrywają. Z tego co wiem, to PewDiePie chyba nagrywa frapsem, a on, no jak wiemy, no, dosyć sobie radzi na YouTubie nieźle. Także, no, jeżeli tym się sugerować, no to fraps jak najbardziej sobie da radę, nie? Dobra, to jest to miejsce, gdzie ja już byłem. Wszystko stąd zabrałem. Jest gitara. Teraz tutaj. Tu gdzieś były te chemikalia. Te drzwi nie wiem, czemu są zamknięte.
Proszę bardzo, mamy chemikalia. I teraz możemy sobie zrobić apteczkę. Zdecydowanie wolę apteczkę, bo jednak apteczka utrzymuje przy życiu. Aby z amunicji jakoś tam sobie poradzę. Będę najwyżej tym scyzorykiem tutaj, kurczę, szalał. Dobra, tu już mamy mniej więcej ogarnięte. Możemy iść do tej maszynowni, zobaczymy. Było. Kurde. Podoba mi się to. Pięki takie. Tu była chyba amunicja w tej wannie. O, widzicie. Dobra, zawsze to jest... Kurde. Wiecie co? O, i tu były chemikalia. Dobra, to z tych chemikaliów zrobimy sobie amunicję. A, nie mamy prochu strzelniczego, ja pierd... Dobra, wyceluj. Jeden strzał poszedł. Drugi. Trzeci, czwarty, piąty, o matko. Szósty, siódmy. Jezu. Wszystkie strzały poszły. Czyli to jednak w głowę trzeba po prostu. O matko. Czyli to trzeba po prostu centralnie w łeb. Nie ma innej opcji. Okej. A te drzwi skorpiona nie były gdzieś na piętrze? Były, były, wiesz, były. Tylko, że... No, na piętrze tam ten dziadek grasuje. Na razie chciałbym tutaj zobaczyć wszystko. Okej, tu chyba jeszcze jeden gdzieś zeskoczył. Tak. Pytanie jest, ile jesteśmy w stanie takich losów przyjąć, co nie? Dobra, ja ich zaciukam normalnie sztyletem, słuchajcie. Tam będziemy się w jakieś pistole bawić. Jedyne co to... No dobra, użyję tej apteczki. Nie mam już chyba żadnej. Zrobić mogę sobie ewentualnie apteczkę, ale wolałbym tym razem amunicję. Dobra, jest kolejny. Jezu, trzech ich tam jest, słuchajcie. Dobra, mogę się troszeczkę oddalić. Może... O Jezu, zminimalizowałem się do Steama, sorry. Dobra. Może jakoś spróbujemy ich odseparować od siebie. O, ten się rozpadł. To jest chyba dobry znak. Dobra, rozpadli się, słuchajcie. Nie wiem, może odeszli za daleko od źródła mocy. Nie mam pojęcia. Dobra, dalej nie mam amunicji. Okej, jednak oni nie umierają, wiecie. Dobra. No idzie kolejny. O. Długo nie pociągnę. Czuję.
Dobra, chociaż tego jednego zabiłem. Patrzcie, a tak dobrze mi szło. Cholera. Ciężki temat. Te potwory, te efekty brania sterydów. No, nie strasz mnie, bo ja tu sobie przed chwilą wstrzyknąłem. Nieźle. No dobra, zło nigdy nie umiera. No dobra. Słuchajcie, dobiliśmy do 30 osób. Jest naprawdę mega. To jest rekord. Jeszcze tyle nie było do tej pory przez te 5 ostatnich streamów. Dobra, na jakim jesteśmy etapie? Jesteśmy na etapie bardzo, bardzo marnym. Z uwagi na to, że po prostu nie mam amunicji. Tam na dole... No właśnie, tam na dole jest trochę lipa. Bo tak, tutaj ten gostek nie żyje. Tutaj, czekajcie, zobaczymy, czy podniesione są te chemikalia. Patrzcie, nie są. Cholera, strasznie ciężko odkryć ten moment, w którym... strasznie ciężko odkryć ten moment, gdzie nam zapisało tą grę. Cofam się już tutaj po raz X. Co byście powiedzieli, jakbyśmy tam wpadli po prostu i przeeksplorowali na szybkości to pomieszczenie? Tak zwyczajnie, wiecie, paść, nikomu się nie przejmować, pozbierać wszystko i uciec. To też jest jakieś rozwiązanie. Może je wyminiesz, no. Ciekawe, żeby się udało. Lechu, cholera, zapomniałem o live'ie. Witam, no witam serdecznie. Dobry stream, to i trochę widzów się nazbierało. Dobra, no dobra, dobrze wiedzieć, że fajny stream, cieszę się. Patrzcie, one wyłażą. Nie wiem dlaczego. Nie mam na nie sposobu totalnie. Co, podejść i uciec? Rydy to jest to, słuchajcie. Walka nie jest jakaś super emocjonująca. Ale zobaczcie, scyzoryk daje radę. Zastanawiacie się pewnie, gdzie idę. A wiecie co? Idę na górę. Idę na górę, ponieważ chcę otworzyć ten pokój ze skorpionem. O, matko! Tego się nie spodziewałem, że od razu tutaj dziadek będzie, słuchajcie, za winklem. Tutaj. O, open, open. O jest, dziadek przylas. Ale on ciśnie szybko. Chyba pykło. Dobra, jeszcze jedno okrążenie. Chyba, że teraz z tej strony przylezie. Patrzcie, nie. On w ogóle poszedł, słuchajcie, chyba tędy. Zepsuta strzelba, nice! Szanowny panie Baker, jak się pani czuje? Dawno nie było pani na badaniu, blablabla. Halucynacje i odgłosy, związek z tymi naroślami. Pani jest grzybicznym pasożytem, należy go usunąć. Blablabla. A widzicie, czyli tutaj ta żonka miała jakiegoś grzyba. I chyba... to ją doprowadziło do tego stanu, w którym jest teraz. Mamy szczenę, proszę bardzo.
Nowka sztuka. Masz. Muszę jakoś go teraz ominąć. Dobra. Ile sobie tutaj postoimy?